Dobra, jestem już w Myśliborzu, w kawalerce, dojechałem spokojnie, 900 km w ciągu 9 godzin i 40 minut, bez większych przygód, a te przygody, na które trafiliśmy, zobaczycie w dalszym ciągu, jakoś posklejam to, co nagrała kamerka. Tam szału nie było, ale najlepsze to jest właśnie w momencie, kiedy przekroczyliśmy granicę w Polsce i znaleźliśmy się w Kostrzyniu. Tu widzicie obsrane okno kawalerki, ponieważ nikt tutaj przez ten czas nie mieszkał, a gołębie bardzo kochają te parapety i w ogóle okna. To jest czwarte piętro, więc proszę się nie zdziwić. Mam nadzieję, że będzie to umyte. Tutaj nie wiedziałem, o co chodzi z tym światłem takim tutaj na lusterku bocznym. One razi. Raz trafiłem na LED-owe i naprawdę było źle. Tutaj zwróćcie uwagę na tego małego żuczka, który tam się szykuje do zmiany pasa ruchu. Oni sobie tam z takim busem zjeżdżają, lecą. Raptem zobaczyli, że jest problem i jeden na już zjechał i powrót, i drugiemu drogę zajechał i potem powracają. My to wszystko widzieliśmy na własne oczy. No, proszę bardzo. No i sobie nadrobili, nie? Czasu. Tutaj źle przyciąłem film troszkę, ale zwróć uwagę na tego tutaj z tą cysternką, jak na fajnie drogę zajechał. Ja tutaj ze 130 musiałem zejść do zera, bo jemu się zachciało ominąć pojazdy wszystkie. I tutaj taka mała pierdółka, sobie jedzie tam ciężaróweczka z prawej strony z naczepą i nie wiadomo dlaczego raptem przesuwa się do mojego pasa ruchu i ja nie wiem, o co chodzi. Tutaj panika, strach w oczach, kupa w gaciach i w ogóle nie wiem dlaczego. Zwróćcie uwagę teraz na tą lawetę, wraca na pas prawy, ale w ostatniej chwili czegoś nie zobaczył, a nie zobaczył tego fokusa, który tam jechał z prawej strony. Także uwaga na duże pojazdy, bo one mają ograniczone pojazdy. A tutaj pan z Polski z lewego pasa ciśnie do ostatniej chwili, żeby się zmieścić tam do prawego zjazdu. No nie dziwota, że ma tył. Tutaj na zjeździe z autostrady stoi sobie ciężaróweczka na awaryjnych i proszę, jakie ryzyko uderzenia w plecy jemu. A tutaj nie dogadali się kierowcy tirów. Jesteśmy na zakazie akurat wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe. No i tutaj sobie próbuje, znaczy wyprzedza jako jedyny. I potem się wciska, bo chyba wcześniej nie zobaczył znaków, tak mi się wydaje. Bo chyba już nie jest, no i tu się obtrąbią, zaraz nie wiem, czy to będzie słychać, ale chyba powinno. Po prostu się wcisnął, nie? Temu nie mrugnął, ten się wkurzył, ten go zwyzywał. Później na parkingu wypiją sobie po piwku. Chwilka jazdy w śniegu, troszeczkę tak sypało, ale powiem wam, że zasp nie było. Drogowcy nie zawiedli, zasypali solą, tak mi się wydaje, ale w radiu mówili, że będzie śniu, będzie sypało, po holendersku śniu, no fajnie. A tutaj już zadyma w Kostrzyniu, ten wyjazd jest już wjazd od granicy, skręcamy w lewo, tam jest zaraz przejazd kolejowy, on jest często zamykany. I tu jest bałagan, straszny bałagan. Jest dużo właśnie pojazdów ciężarowych, pojazdów osobowych. Każdy by chciał się zmieścić. No ale kombinacje, no ludzie kombinują, nie? No tutaj akurat wjechałem. Za mną jechała Bejka chyba jakaś tam, SUV i Volvo SUV. Ten tutaj puścił, chociaż nie musiał. No ja go zauważyłem, ale też się już tak nie stawałem, bo to nie ma sensu. I zwróćcie uwagę teraz na te Volvo w SUV-ie. On po prostu nas wyprzedził, żeby tam stanąć dwa samochody dalej od nas. Tutaj akurat pani czy pan jechał bardzo wolno. Za mną ciąg pojazdów. Widziałem w lusterku, że gościu leci i poleciał, a ten z naprzeciwka prawie stanął w miejscu. Fajnie, co? Wesoło było, nie? A to już jest Polska.